Do załatwienia steki formalności, tony papierkowej roboty i wreszcie po paru latach wytężonej pracy jest. Szkoła imienia świętego Rafała Kalinowskiego w Niemierzu bieżący rok szkolny rozpoczęła już jako gimnazjum. Fetowanie tego osiągnięcia przełożono na środek listopada, by jednocześnie uczcić 65-lecie szkoły i dzień jej patrona. Świętowano wspólnie, bo na sukces pracowali wszyscy, ramię w ramię. Od osiągnięcia tego szczytu zależało, czy Niemierz będzie miał swoje szkolnictwo na poziomie szkoły średniej, czy nie. Ten szczyt pokonany i możemy twierdzić, że Niemierz będzie miał szkołę średnią. Na pewno wymagała dużego zaangażowania całej społeczności szkolnej, nie tylko nauczycieli, ale i uczniów. Gdyby chociaż któreś z tych wymienionych stron nie wykonała swojej pracy domowej, że tak powiem, to oczywiście i punktów szkoła zebrałaby mniej i byłaby gorzej oceniona. Kilka lat ze swojego życia my żartujemy, że oddaliśmy. Oddaliśmy szkole, bo trzeba było naprawdę bardzo solidnie przyszykować i udowodnić te programy, plany, prawda? Przecież bardzo dużo papierów, tak, taka jest prawda. Trzeba było udowodnić na papierze, że my potrafimy. Chcieliśmy, żeby to było gimnazjum. W niemieckim gimnazjum uczy się dziś ponad 600 uczniów, pracuje około 50 nauczycieli. Za kolejny sukces trójjęzycznej szkoły można uznać zgodne współistnienie Polaków, Litwinów i Rosjan. Jak dotychczas problemów z tym nie mieliśmy, bo jeżeli człowiek czuje, że niezależnie, nie zważając na jego narodowość, że z nim się obcuje jak z człowiekiem, po prostu, że są przyjazne stosunki, wszystkie pytania, które mogą być, powiedzmy, potencjalnie niebezpieczne, umawia się życzliwie, szczerze i otwarcie, to raczej w ten sposób jest nietrudno uniknąć konfliktu. Mimo, że mówicie w różnie brzmiących językach, ale mówicie jakby w jednym języku, bo tworzycie jedną, zgodną, piękną rodzinę. Jeżeli używają tak słowa, których używają często politycy tej integracji, to tak jesteście pięknym przykładem integracji społeczności lokalnej, społeczności niemierzańskiej. Szkoła w małej miejscowości to nie tylko kuźnia wiedzy, to także centrum przyciągania, ośrodek życia kulturalnego. Dziś doceniają to i obecni, i byli uczniowie. Uždaroma mokykla ir bendruomenė negauna kažkokios vertybės, kažkokios kultūros šaltinio. Nemėžį mes matom atvirkščiai, mokykla auga, tapo gimnazija, yra daug didelis potencialas ir su ja, su mokykla auga ir bendruomenė. Coraz więcej dzieci, coraz więcej już nie jedzie do miasta, bo miasto jest obok. Miejski autobus, parę przystanków i już jesteś w Wilnie. Ale jednak teraz już. Gratulacje, dyplomy, słowa uznania w Dniu Potrójnego Święta Niemieckiej Szkoły były zwieńczeniem kilkuletniej pracy. Gimnazjum nie zamierza jednak spocząć na laurach. Dzisiejsze święto ja odbieram bardzo prosto. Właśnie dałem dzisiaj przy przemówieniu, mówiłem, że porównuję to do dożynek oświatowych. Plon był posadzony, ziarno było posadzone, plon był zebrany, a teraz możemy cieszyć się z tego, że plony zebraliśmy. Plony to właśnie ocenienie naszego poziomu nauczania, akredytacja naszych programów, a dalej oczywiście trzeba tą jakość polepszać, jak najbardziej nauczania i wychowania i do przodu. Niech na niebie staje tęcza malowana twoją kredką, więc chodź, pomaluj mi życie, niech światło się zarumieni, niech mnie zaśni.